Komisji Polityki Społecznej w sprawie pracy montażu szkoła do uchwalenia terminów na 2014 rok. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Grodzicza przyznała kwotę w wysokości 28 740 zł przeznacza na realizację zadań powierzonych w zakresie remontu żłobków na rok 2014. Pierwsze. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie przyłącza wody do budynku wynikające z decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, żłobek nr 14, ulica Sienkiewicza 24, kwota 20 tysięcy złotych. Wykonanie projektu remontowego dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, żłobek nr 18, ulica Mazowiecka 30a, kwota 8 740 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja mam taki krótki komentarz, bo byliśmy z panem przewodniczącym również na delegacji żłobku nr 14 i całkowity remont, który dostosuje ten budynek do obecnie obowiązujących przepisów, to jest 360 tysięcy plus 40 tysięcy projekt. I ku mojemu zaskoczeniu podobna sytuacja wychodzi w drugim żłobku, a mianowicie przy ulicy Mazowieckiej 30, z tym, że tam jest, jakby można powiedzieć, wszystko znacznie tańsze, mianowicie 10 tysięcy projekt i 200 tysięcy realizacja dostosowawcza, że tak powiem. Jeżeli chodzi o żłobek 14, to myśmy już przekazali środki i została wykonana koncepcja wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dostosowania żłobka do tych wymogów. I ten projekt został wykonany w 2012 roku bez pozwolenia jeszcze na budowę i kwota opierała na 2000 zł. To jest zapłacone i wykonane i jeszcze ważne. I druga sprawa, wykonano projekt instalacji wody planowanych w tych grantach, bo tam był jeden z elementów, które podniosła kontrolująca ekipa strażaków. Chodzi o te odległości, jeżeli chodzi o hydranty. I to zostało ponoć wykonane w 2013 roku. Ja mam taką informację. I kwota za ten projekt 5000 zł ponoć została już przelana na konto wykonawcy. Z tego co się zorientowałem, zarówno pani dyrektor 14, jak i 18 wystąpiły do pana dyrektora marszałka, który powiedział, przynajmniej tak pani powiedział, przekazały, że te inwestycje są bardzo kosztowne.